Jak poinformował nas Kamil Sznel, kierownik biura prezydenta, suwalska demografia od 2 lat nie daje powodów do radości. W 2020 i 2021 roku liczba urodzeń w mieście jest niższa od liczby zgonów. Według udostępnionych nam danych w 2020 roku zmarło 720 obywateli miasta, a narodziło się 678 nowych. W 2021 roku odnotowano w mieście rekordową liczbę zgonów. Odeszło aż 799 mieszkańców. Do rejestru urodzeń wpisano tylko 626 osób. Jak łatwo obliczyć, tylko w ostatnim roku populacja Suwałk zmalała aż o 173 osoby.